Szanowni moi drodzy kochani, kiedy opublikowaliśmy pierwszą część Ludzi Woodstocku, natychmiast padło pytanie czym. W tym roku, po drugim podejściu do Ludzi Woodstocku jako pierwsze, w zasadzie we wszystkich mediach padło dokładnie to samo pytanie. Zresztą, na które odpowiedzi udzieliliśmy już wielokrotnie w ubiegłym roku, wystarczyło znaleźć i przeczytać. Czym wykonaliśmy tę fotografię? Nikonem D750, głównie Sigma 35-1.4, ale też Sigma 24-1.4 i Nikonem 58-1.4. Lampami Nikon SB900, Genesis Reporter 360, Quadralight Reporter 360 DTL i Quadralight Atlas 600 DTL. Wyzwalaliśmy to wszystko wyzwalaczami Photix Odin i Quantum Navigator, a w tym roku wyłącznie Quadralight Navigator X, a modyfikatory to pary Quantum Space 150 i 185. No ale bez sensu, co to jest za wiedza? Co teraz już wiesz, jak zrobić takie zdjęcia? Absolutnie nie. Równie dobrze mógłbym napisać, że na nogach miałem wtedy buty marki Everlast, bo to miało dokładnie taki sam wpływ na zdjęcia, na mój komfort pracy, jak to, że wykonywaliśmy je za pomocą akurat D750, a nie D5 czy 5D. Tak, sprzęt jest bardzo ważny, bo umożliwia pracę na określonym poziomie i jest odpowiedzialny za jakość samych plików. Sprzęt robi zdjęcia, fizycznie rejestruje obraz, ale sprzęt to jest tylko połowa zdjęć. Najtrudniejsza część to ta, o którą nikt nigdy nawet nie zapytał. Opowiemy wam więc głównie o czymś, o czym nie wiedzieliście, że chcecie wiedzieć. Tak, ja to powiedziałam i nadal to podtrzymuję. Sprzęt jest arcyważny. Bez dobrego sprzętu nie ma dobrego zdjęcia, bo choćby to był najlepszy kadr w całej historii fotografii. Zaszumiony i nieostry nie będzie lepszy od takiego samego zdjęcia, ale ostrego i niezaszumionego. Sprzęt to połowa zdjęcia. Ale tylko połowa. Tymczasem z komentarzy, waszych pytań i naszych obserwacji jasno wynika, że dla przytłaczającej większości fotografów, czyli was, sprzęt to wszystko, cała fotografia. Jakby dobrość zdjęcia zależała od sprzętu. A tego to ja już nie powiedziałam. Druga połowa to wciąż umiejętności, wyczucie, odrobina szczęścia, przeboju, uporu. I to jest właśnie dziwne, bo każdy pyta, jak zrobić na przykład niezaszumione, ale nikt nie pyta, jak zrobić zdjęcie. A o tym właśnie jest ten film. O tej części fotografii, która jest tak strasznie ważna. I żeby ktoś zaraz nie odczytał tego na opak, opowiadamy o tym, jak doszliśmy do ludzi Woodstocku, o wypracowanych przez nas mechanizmach, które pozwoliły nam stworzyć te zdjęcia i nic poza tym. Wcale nie mamy się za artystów, jakiś wzór do naśladowania, czy fotografów przez duże fy. Daleko nam do tego. Oglądasz i słuchasz, bo spodobali ci się ludzie Woodstocku, a nie dlatego, że jesteśmy koksami w ogóle. My opowiemy, jak to wyglądało z naszej perspektywy, a wy będziecie z nami w pracy tak blisko, jak jeszcze nikt nigdy nie był. Podglądajcie i uczcie się na nie swoich błędach. No i na sukcesach też. Wyjazd na Woodstock właściwie przyszedł do nas sam, bo zostaliśmy tam zaproszeni. I to przez dżentelmena, który na festiwalu jest Krzysztofem Jarzyną wszystkich fotografów kręcioły. Cześć! Ja cię... No nie, cześć. Zaproponował, żebyśmy wpadli i to może zrobimy jakieś zdjęcia. Dostaliśmy nieograniczoną akredytację i tak zostaliśmy woodstockowymi freelancerami. To było nasze spełnienie marzeń, bo o wyjeździe na ten festiwal myśleliśmy wcześniej. Ale co innego pojechać tam pod scenę, a co innego na zaproszenie i to z przyzwoleniem na fotografowanie wszystkiego i wszędzie. Oczywiście, z uśmiechem od ucha do ucha potwierdziliśmy, że będziemy i zaczęliśmy myśleć, jak to ugryźć. Wiosną 2015 roku zadzwonił do mnie Rafał i powiedział: mam, wiem, co zrobimy. No i nie da się ukryć, że niestety plan miał obiecujący, ale też bardzo konkretny. A takie plany często nie wychodzą, bo niezwykle ciężko jest zaplanować spektakularny sukces. A taki był ten plan. Powiedział, że zrobimy zdjęcia ludzi, ale inaczej niż to kiedykolwiek widziałam. Czarno-białe, ale równocześnie pokazujące, jak barwny jest to festiwal. I będą to zdjęcia ludzi, którzy tworzą to wydarzenie. Od w dużej mierze was, tych 700 tysięcy ludzi pod sceną, po tych, którzy tworzą festiwal od drugiej strony, od backstage'u. Między innymi artystów. Będą to kadry panoramiczne, magiczne jak klatki z filmu, takie hollywoodzkie z totalną głębią ostrości, którą uwielbiamy. Kumasz? Skumałam. Wycinając kolor, mieliśmy szansę i wielką nadzieję na spojrzenie na to wszystko z całkowicie innej perspektywy. Tak, pojawiły się pojedyncze kadry w kolorze, ale tylko jako punkt odniesienia. To wyłącznie kadry, które bez koloru straciłyby sens. Proszek Holly bez koloru to co... mąka. Były też kadry takie jak biała masajka, które gdyby nie czarno-biała koncepcja, świetnie sprawdziłyby się w kolorze. A to dlatego, że w kolorze to zdjęcie ma niewiele więcej rozróżnialnych barw niż w czerni i bieli. Ale to wyjątek od reguły.
Przejrzeliśmy cały internet, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie wpadliśmy na nieswój pomysł i nie znaleźliśmy nic podobnego. Czarno-białe, panoramiczne, pompatyczne. Zarząd zatwierdził plan i tak po raz pierwszy pojawiliśmy się na Woodstocku w 2015 roku. Dlaczego akurat tam? Bo ten festiwal jest bliski naszemu sercu, a mojemu szczególnie. Sam jako dzieciak robiłem muzykę, darłem się do mikrofonu ile sił i ostatecznie miałem własną 5-osobową kapelę, która, jeśli byłaby nieco lepsza, równie dobrze mogłaby stać na deskach Woodstocku. Już na samym początku, 15 lat temu, na największym w regionie przeglądzie lokalnych kapel otrzymałem wyróżnienie za osobowość sceniczną. W 2001 roku stałem na scenie z takimi zespołami jak AC Drinkers, Kloster Keller, Turbo, KSU, Kombi. Do Titusa biegłem jak do wujka, ale mnie nie pamiętam. Przez jakiś czas nieoficjalnie zajmował się nami, w sensie zespołu, nie DR-ów, menadżer samych AC-dów, czyli też Titusa. Udzielaliśmy wywiadów dla rozgłośni radiowych i dla największych magazynów metalowych w Polsce. Graliśmy koncerty w kraju, nawet bardzo duże na juwenaliach. Wyjeżdżaliśmy na koncerty za granicę, ale nagrywaliśmy też w studiu. Może teraz grałbyś w tym numerze na scenie normalnie, na gitarze? I think pictures. Ej, to on śpiewa, naprawdę on. Photographic pictures. Hey! I have on my mind such a difficult. Am I great to you? You will soon be great. And when it's over, I'll walk away. Then I hang myself somewhere nearby. And no God will stop me from killing myself. Może i nie była to błyskotliwa kariera z happy endem, ale tak jak bawiłem się ja, nie bawił się nikt inny. Co ciekawe, od strony fotograficznej to było tak dawno temu, że nasze pierwsze sesje zdjęciowe powstawały na filmie, analogiem. A filmy to VHS-y. I choć od 6 lat nie gramy wcale, a dziś ten zespół nie wygląda już jak banda zdegenerowanych szatanistów, a raczej jak domowe przedszkole, na backstage'u Woodstocku, z całą tą profesjonalną wiedzą i obyciem z muzyką, czułem się jak ryba w wodzie. Oczywiście to jest całkowicie nie ten kaliber. Woodstock ogromem przytłacza każdego, mnie całkowicie zmiażdżył. Zresztą tremuje nawet największe gwiazdy, byliśmy tego świadkami. Ale zdecydowanie wszedłem tam jako człowiek oswojony ze sceną. Wiedziałem, jak się poruszać, spotkałem znajome twarze, no i praca przy Woodstocku trochę obudziła we mnie tego starego demona. To ma taki sam związek z Dianą, bo jako młodsza siostra całe swoje dzieciństwo przechodziła braterską, taką gotycko-punkowo-postrokową indoktrynację. Do dziś wzdryga się na dźwięk Iron Maiden, bo kiedy pewnie wszystkie jej rówieśniczki słuchały Smurfnych Hitów 3, Dianę do snu kołysał Bruce Dickinson. Diana jeździła z nami na koncerty, nosiła identyfikatory i stała przed i za sceną. I pomimo, że nie ma jej zdjęć z tamtego czasu, większość zdjęć, jakie w ogóle są, wykonała Diana. Choć nie wiem, czy jest się czym chwalić. Jaki to ma wpływ na ludzi Woodstocku? No gigantyczny. Nie bylibyśmy w stanie kompetentnie fotografować czegoś, czego zupełnie nie rozumiemy. Dla mnie odsłuch, soundcheck, D-box, riff, boss, metal zone, podgrupa czy paczka to jest terminologia dnia powszedniego. Żeby paczka zagrała, potrzebna jest głowa. Ściana śmierci to nie są psychopaci, to jest moja zabawa z dzieciństwa. Można powiedzieć, że do zdjęć na Woodstocku byliśmy więc przygotowani prawie że genetycznie. Ale tak to ma być. Do zdjęć, zwłaszcza tak strasznie wielopłaszczyznowych, należy przygotowywać się jak dziennikarz do wywiadu. Trzeba starać się wiedzieć wszystko na temat. Trzeba na przykład znać i być w stanie rozpoznawać artystów, muzyków, bo gwiazdy zaczepialiśmy w najbardziej nieoczekiwanych momentach, często w sytuacjach, w których nawet nie wyglądali jak gwiazdy. Przecież na wystawie węży nie miałbym pojęcia, co fotografuję. Nie wiedziałbym, co jest ważne dla danego gatunku, co jest jakieś naturalne, zwykłe i przeciętne, a co jest jakąś ciekawą anomalią. Albo gdzie taki wąż ma początek, a gdzie koniec i zamiast portretów równie dobrze mógłbym robić zdjęcia od dup. Czyli mieliśmy koncepcję i byliśmy przygotowani merytorycznie. To jest dobry początek, bo dużo przygotowaliśmy na spokojnie, w domowym zaciszu. Pojechaliśmy więc na Woodstock i z perspektywy czasu, z odrobiną zażenowania skierowanego w naszą stronę,
Muszę przyznać, że pierwsze 5 minut na polu staliśmy jak wryci. Jakby nas wystawili z Hammera w centrum Faludży w 2004. Było dokładnie tak, jak opisują to w prasie i w telewizji. Tylu degeneratów, takiego brudu, pijaństwa, przestępczości i zwyrodnienia nie widzieliśmy w całym naszym życiu. W bezruchu staliśmy przerażeni, oczekując, aż podbiegnie do nas jakieś zwierzę i wyrwie nam plecak z całym sprzętem. Zabierze aparaty i ugryzie. Właśnie przed sekundą dostrzegłem pierwszą wadę tej takiej beztroskiej... Takiej beztroskiej zabawy, takiego świata bez zasad, reguł. Bez jakichś takich ograniczeń. Takiego nieuporządkowanego świata. No bo w sumie, no jak nazwać ten świat? Ale jak widzisz te gazy? No jest pewien taki disorder, nie? Taki chaotyczny jest. I tak po 5 minutach wciąż człapaliśmy w jednym miejscu jednak. Nikt mnie nie zgwałcił, nikt nas nie okradł, nie ugryzł, a jedyne czego od nas chcieli degeneraci to przytulić się, przybić piątkę, albo zrobić sobie zdjęcie z nami, albo poprosić o zdjęcie, albo coś zapytać. Dlatego tak blisko podchodzili. Pozdrawiamy Grudnego. Spoko, cześć, jestem Jedi. Niech moc u stoku będzie z wami! Ale przepraszam, czy prosto to dobrze idę? Tak. Do you want some more? Fajki! Wypadły ci papierosy! Trudno! To tylko papierosy! Masz tu za tobą pobiec! Jest coś lepszego! Nie całujcie się tym, bo to nie higienic. Co mogą się z nią? Jest! Zabieram to dopiero! Kolega z więzienia wyszedł. Tyle razy dziękuję i przepraszam, nie słyszałam przez cały ostatni rok. Brud też okazał się niegroźny, to kusznie epidemia, z tym się żyje. Okazało się, że to wszystko są całkowicie normalni ludzie, tylko szczęśliwi i uśmiechnięci. Co w Polsce faktycznie może dziwić i szokować, wszyscy uśmiechnięci to muszą być wariaci. Szybko więc luzowaliśmy gacie i popłynęliśmy z nurtem. Jak wszyscy, zaczęliśmy być życzliwi dla otaczających nas ludzi. Uśmiechaliśmy się do nich, żartowaliśmy, życzyliśmy im miłego dnia i dobrej zabawy. Paradując z wykonaną ze szmat i drutów figurą grzyba halucynogennego, nagabywaliśmy napotkanych przechodniów. Jedliśmy rzadko, ale piliśmy dużo. I do późnych godzin nocnych słuchaliśmy bardzo głośnej muzyki. To może i prosta rozrywka, ale bawiliśmy się chyba jak nigdy w życiu, bo w prawdziwym życiu na takie rozrywki trochę nie ma miejsca. Pierwszego roku jechaliśmy z ciekawości, ale w tym roku już z ogromną radością. Dwa aparaty. Przepych! Bogactwo! Bo już Państwo widzimy któryś raz i się zastanawiamy, do czego służy to duże takie. To jest namiot, to jest parasol i to jest antena. Aha, ale to się z czymś łączycie? My generalnie zawsze jesteśmy połączeni. Tak? No jak masz namiot, to co potrzebujesz? Wi-Fi, to po to ci jest antena. Czy ta antena akurat jest do telewizora, to nie... Ale masz parasol! To komplement, czy...? Komplement! A to dzięki! Przepraszam bardzo, wydaje mi się, że możecie nam pomóc. Wiecie, może gdzieś jakaś taka strefa gastronomiczna, gdzie możemy skupić sobie coś do jedzenia i tak dalej? Bardzo pomoc. Macie parasol, gdzie macie go? Jakby padało... No i w nocy gdzieś trzeba mieszkać. A powiedz mi, to jest tylko po to, żeby ustabilizować obraz, żebyś zawsze tak miał... Ale to nie koniec niespodzianek. Teren jest gigantyczny jak miasto. Są strefy, przejścia, sceny, prysznice, toalety, parkingi, parkingi dla motocyklistów, parkingi dla mediów, parkingi dla obsługi, parkingi dla gwiazd, punkty gastronomiczne dla mediów, punkty dla... Nieważne, lista jest nieskończona, a wszyscy zdają się jakby doskonale we wszystkim orientować. To my byliśmy tymi niezdarami. Pojedziemy tak o... Chcesz pójść tamtędy na górę i do... Za pierwszym razem ogromnym problemem był dla nas choćby sam dojazd na miejsce, bo musieliśmy tak wjechać na festiwal, aby trafić w konkretny punkt, nie mając bladego pojęcia, jak wygląda Woodstock. Chcesz na mapkę jak coś? Chcemy! O, błagam o mapkę. Chodźcie, dwie podzielcie. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
Zresztą za drugim razem też się pogubiliśmy. A na Woodstocku trzeba się orientować, zwłaszcza, że pojechaliśmy tam popracować i to w bardzo ograniczonym czasie. Mieliśmy 3 dni i ani chwili dłużej. Trzeba wiedzieć, gdzie przebywają gwiazdy, gdzie można ich spotykać, gdzie wolno ich spotykać, a gdzie nie wolno, bo przeszkadzamy, gdzie nie podłazić, bo po koncercie wpychają tam pół sceny i gdzie stać, aby nie zasłaniać operatorowi kamery. Trzeba to wszystko wiedzieć i tak zarządzać własną energią, aby mieć siłę tam wszędzie być, fotografować, a przy okazji nie zgubić kreatywności i motywacji i nie zmęczyć się. To jest bardzo ważne. A przy tym wszystkim sprzęt? Kurczę, jakie znaczenie ma jeszcze sprzęt? Ta sama sytuacja spotkała nas kiedyś na Mistrzostwach Polski w pływaniu. Też wtedy staliśmy jak wryci. Weszliśmy na pływalnię, a tam machina. Fotografowie, sędziowie, zawodnicy, widownia, politycy, działacze. Młyn jak w ulu. Każdy ma swoją funkcję. Zawodnicy płyną, następnie płyną, następnie płyną, dekoracja. Płyną, 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 dekoracja, dyplomy i dalej. I to dokładnie w takim tempie, jak to właśnie wypowiedziałam. Wszystko dzieje się jak w timelapsie. Kiedy wszyscy fotografowie fotografowali mistrzów, my bezładnie telepaliśmy się, zupełnie bez pojęcia, kto jest pretendentem do wygranej, a kto raczej nie ma szans, więc asekuracyjnie próbowaliśmy trafić każdego. A czas płynął jeszcze szybciej niż ci mistrzowie. A my ciągle nie mogliśmy się odnaleźć. To trochę tak, jak stanąć z szerokim kątem na organach i dostrzec, że para ślubna właśnie złożyła sobie przysięgę i już założyli obrączki i całują się przed ołtarzem. Trzeba się orientować, co, gdzie, kiedy i kto, no i tak z grubsza to przewidywać. Znać gwiazdy, mistrzów, harmonogram. Do zdjęć po prostu trzeba się przygotowywać. Z Woodstockiem było nam łatwiej niż z pływakami, bo nie musieliśmy się dowiadywać aż tak wiele. Ganialiśmy za gwiazdami, bo od lat ich szanujemy, uwielbiamy i te krótkie chwile to dla nas wielki magnes. To są nasi superbohaterowie z plakatów z dzieciństwa. Ale jak się okazało, ten stan chwilami działał na nas fatalnie. Przykładem może być wizyta Rafała w garderobie Apokaliptyki. Chłopak tak się spiął, że zaczął się jąkać, a jego angielski cofnął się o kilka lat. Hello. Look, I am a photographer. Do you mind if we had a picture right before the concert? Like, it's fine. Yeah, it's fine. 15 seconds or 30 seconds. Yeah. I'll be waiting somewhere around here. I'll find you, okay? Yeah, it will be then. We go on stage 2 minutes before, so... Okay, so if you could give me 30 seconds or 2 minutes and a half, it would be fine. Yeah, cool. Thank you very much. Thank you. Co on tam w ogóle powiedział? Dodał 30 sekund do 2 minut i pomógł mi go obliczyć, ile to będzie łącznie. Nie mówiąc już o ekspozycji tego filmu. Oczywiście, o ile możemy sobie siedzieć na YouTubie i z tego szydzić, o tyle no, nie ma się co dziwić, bo ciśnienie, jakie panuje w głowie w takich momentach, jest niewyobrażalne. Śmiejemy się z angielskiego, z ekspozycji, a za chwilę musieliśmy wykonać zdjęcie tego samego zespołu, przed którym Rafał w swojej i mojej ocenie właśnie moment wcześniej zrobił z siebie błazna. Wyszedł bez słowa i z miną właściwą dla tych osiągnięć zaczął rozkładać lampę. W zasadzie to nie wiedziałam, czy będą te zdjęcia, czy nie, ale rozkładał. I to moment na reset, który zdecyduje o sukcesie lub porażce podczas zdjęć. To 2-3 minuty, w których musieliśmy na nowo uwierzyć, że jesteśmy Dery, najlepsze fotografy w całej galaktyce i z takim właśnie nastawieniem podejść do zdjęcia. To moment, w którym nie ma znaczenia, jaki aparat mamy w rękach, jaką lampą oświetlimy tych ludzi. Teraz ważna była strategia, lokalizacja i poukładanie światła. To jest milion myśli, ale nauczyliśmy się radzić sobie z tym. Przygotowaliśmy ustawienia, zaplanowaliśmy miejsce po drodze z garderoby na scenę i tam stanęliśmy, wiedząc, że przyjdą do nas i będziemy pracowali w idealnej lokalizacji. Ustaliliśmy, że nie kombinujemy i to będzie proste zdjęcie. Poświęceni 90 stopni z góry, ciut przed twarzami, żeby nie przejarać im czuł i zrobić im ładne tutaj pod kości. Żeby byli równomiernie, ale jednak dynamicznie poświęceni. Dobra, idzie. Trzech idzie, wszyscy są. Dobra. The CEO in the front, okay? Yes. Oh, I can't believe this. And one more.
Thank you very much. Thank you. Have a great concert. I poszło. Wiedział, jak jest wiolonczela, nawet zastosował mały zabieg, który często stosujemy podczas sesji portretowych. Powiedział, że nie believe it i panowie nieco się rozchmurzyli, zyskaliśmy odrobinę sympatii i współczucia. A na koniec Rafał pożyczył danego występu. Grzecznie, z szacunkiem i profesjonalnie. Przyniosło to efekt. Pewnie właśnie dzięki temu, że daliśmy się poznać od najlepszej strony, Rafał mógł bez problemu pojawić się na scenie Woodstocku, razem z Apokaliptiką. Już dla tych kilku chwil wyłącznie warto było przemierzyć całą Polskę i chyba nie muszę tego uzasadniać. Na zdjęciach gwiazd jest zwykle bardzo mało czasu, często liczą się sekundy. Żeby zdążyć, staramy się wcześniej wszystko przygotować, m.in. ustawić odpowiednie światło. Na Apokaliptyce błysk wymagał małej korekty, ale było blisko ideału. Wystarczy dobrze znać sprzęt, umieć go ustawiać z zamkniętymi oczami i nawet w stresie zdołałem poprzestawiać wszystko poprawnie. Ale nie zawsze wszystko działa. Pierwszego dnia lało jak z cebra, wręcz nie wiedzieliśmy, czy wychodzić z samochodu. To co? Bo wzięłam różne, tak jeszcze czerwonego tylko nie wzięłam. Fioletowy jest niespoko. Fioletowy jest mój, więc... No, czyli mam do wyboru niebieski albo niebieski? To są różne odcienie. Wiesz co, to tak zróbmy. Ja wyjdę z parasolku teraz, przyodzieję się w tym plecak i w to. Kurczę, bo plecak trzeba przepakować, bo nie wszystko chcemy zabrać chyba, nie? On jest bardzo ciężki teraz. Śmiejemy się, jak sobie tak siedzimy tutaj. Słuzy. No dobra. Kalosze mi przemokły. Już. Ale nie dziwota, bo teraz Rafał zrobi przebitkę. No i no... No cóż. To była totalna apokalipsa i podobno tegoroczny pierwszy dzień był najbardziej deszczowym dniem w ponad 20-letniej historii festiwalu. Zegar tykał, więc w końcu wyszliśmy i kiedy w strugach deszczu dotarliśmy na scenę główną, okazało się, że totalnie zamógł cały sprzęt, który nieśliśmy w rękach. Najmocniej zmokła lampa błyskowa i wyzwalacz, ale jakoś to do nas zupełnie nie docierało. Przetarłem mokrym palcem styki, wsunąłem lampę i błysnęło. I nagle śmignął koło nas lica. Diana zaczęła za nim biec, złapała człowieka na schodach i prosiła, żeby wrócił. To dobry człowiek, więc wrócił i zabraliśmy się za portret. Chwyciłem za aparat, a tu nic, lampa nie błyska. Szybko poddałem się, oddałem Dianie aparat, niech ona się kompromituje i poszedłem uruchamiać lampę. Oczywiście nie wiedziałem, że jest mokra. Znaczy niby wiedziałem, ale jakoś to do mnie nie docierało, że przez to właśnie może nie błyskać, bo jest zalana. I szarpię się, wsuwam, wysuwam, przeklinam odbiornik. W ogóle zeszło się zbiorowisko ludzi, patrzą nam na ręce, całkowity cyrk. Straciłem nadzieję, ale patrzę, Diana coś tam walczy. Nie straciła zimnej krwi, wypatrzyła światło zastane, podkręciła ISO i oto zdjęcie licy. Bez błysku. Całkowicie odeszła od założonej koncepcji, ale idealnie wykorzystała sytuację i w ten sposób świetnie wpasowała się w koncepcję. Koncepcja to nie jest droga, a cel. I cel zrealizowała idealnie. Kadry wyglądają, jakby były zrobione z lampą. A że to nie jest błysk, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Gdyby to zależało wyłącznie ode mnie, nie byłoby tego kadru wcale. Moja głowa była kompletnie zafiksowana na plan z wiosny 2015 roku. Wszystko błyskamy, a jak widać na załączonym obrazku, ramy są po to, aby poza nie wychodzić. Aby było śmiesznie, lampa wystrzeliła, jak tylko skończyliśmy zdjęcia z licą i później działała już bez zająknięcia. Oto taka złośliwość rzeczy martwej. Złe wieści są niestety takie, że nie da się wszystkiego przewidzieć, zwłaszcza takich niespodzianek.
Oto kolejne zaskoczenie. Pszczeliliśmy się przy toaletach dla gwiazd. Spryciarze, co? Nagle podnoszę głowę, a tu lekkim krokiem jak żywy podąża Oliver Sykes, frontman Bring Me The Horizon. Bez trudu udało nam się namówić go na szybki portret i wyszedł świetnie. Just a second. One more. Thank you very much. Have a great concert. Thank you. Oli ma jednak pewną cechę charakterystyczną dla niego. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki frazę Oliver Sykes i Google podpowiada tattoos. Sęk w tym, że Oli to jest jeden wielki chodzący tatuaż, a na naszym portrecie jedyny tatuaż, jaki widać. W zasadzie go nie widać. No to jeszcze jedno podejście, nie odpuściliśmy. Ustaliliśmy, że zrobimy drugi raz to samo, ale z całym przedramieniem w kadrze. Could you do one more attempt here? Yeah. Just 10 seconds. 10 seconds. Back. I have hands like here. Okay, 10 seconds. Okay. Thank you very much. Oli nie zgodził się zakasać rękawa, to była jego stylówka do występu i nie mamy portretu z przedramieniem. Czy mogliśmy to przewidzieć? Co nie zmienia faktu, że należy cisnąć i próbować aż do skutku, bo w drugim podejściu mogło się udać. Tak cisnęliśmy Tarię i pomimo wstępnej, suchej i zdecydowanej odmowy jej i menedżera, poszliśmy za nimi na scenę. A dajcie spokój, nie trzeba było. Dzięki. Tam wyczekaliśmy taki moment, w którym Tarja po pierwsze była sama, a po drugie nie była zajęta. Po prostu stała i czekała na występ. Raz jeszcze grzecznie i delikatnie poprosiliśmy, aby poświęciła nam chwilę czasu i tym razem zgodziła się. Just take your time. Thank you, you look stunning. Have a great concert. Identycznie wyglądało zdjęcie Kasi Nosowskiej. Czekaliśmy na nią na scenie i kiedy wreszcie pojawiła się, do występu zostało zaledwie kilka minut. Dotarła dosłownie w ostatniej chwili. Na domiar złego to. No, przebieg mam dosłownie 3 kroczki i wtedy mi pękł Achilles. Centralnie, z takim hukiem, że kiedyś wam pokażemy to nagranie. W każdym razie, gdybym wiedziała, to tego nie zrobiła. Chodziła, ale z ogromnym bólem i trudem. Uznaliśmy, że nie da się wykonać tego zdjęcia, po prostu się nie uda. Ale powiedziałam, trzeba cisnąć, tak? Zapytaliśmy więc i co było do przewidzenia, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Nie ma czasu, ochoty i tak dalej. I szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zaskoczyło. To był zły moment na zdjęcie i kropka. To była misja samobójcza. Ale minęła chwila, Kasia usiadła sobie pod rusztowaniem, wyczuliśmy, że możemy spróbować raz jeszcze. Pani Kasiu, proszę, mogę jedno zdjęcie teraz zrobić? No, proszę. Mogę zrobić? Jest gruby. Jest gruby. Chowa nie ma. Chodzi i nagrywa. I co? Udało się. Tym razem dla nas miejsce na zdjęcie było możliwie najgorsze. Nie było tam dostępu, nie mogłam zmieścić się z aparatem. Rafał z lampą stał całkowicie nie tam, gdzie powinien. Fizycznie nie mieścił się tam sprzęt. Ale jest. Nikomu nie przeszkodziliśmy, nic nie zepsuliśmy i mamy potencjalnie niewykonalny portret Kasi Nosowskiej. Słowo klucz. Wyczuliśmy. Warto cisnąć i próbować do skutku, ale tak z wyczuciem, delikatnie. Zachowując się jak psychofani, uzyskalibyśmy efekt zupełnie odwrotny. Stracilibyśmy przychylność fotografowanych gwiazd. Profesjonalnie to delikatnie i z wyczuciem. Ja do centrum wieś, gdzie ze słońcem miesza się deszcz. Terny kraju, terby co dzień. Tak było za sceną, ale większość ludzi Woodstocku to pola namiotowe i setki tysięcy roześmianych twarzy przed sceną. No ale wyposażenie namiotów jest raczej takie skromne, nie? Tam przebywaliśmy najczęściej, najdłużej i najchętniej. Na przykład rok wcześniej pod spożywczym napotkaliśmy tą panią i wtedy wykonaliśmy jej naprawdę dobry portret. Jeden z najlepszych z tej serii, jedno z 7 nagrodzonych zdjęć, ale to był pomysł i tak powstało zdjęcie tytułowe.
Tak? Tak? To jest chyba to zdjęcie, co wylądowało. Tak. W tym roku spotkaliśmy tą samą panią. W inny sposób podeszliśmy do realizacji i poszło, cóż, możliwie najgorzej. Poniekąd to wina tamtego zdjęcia, które bezlitośnie zawyżyło poziom i czuliśmy ogromną presję. Ale głównie to nasza wina. Próbowaliśmy pobić najlepszy kadr ludzi Woodstocku, tyle że nie znaleźliśmy lepszego pomysłu na kompozycję, na lokalizację, na światło. To, co kiedyś wyszło najlepiej, bo zagrało miejsce, postać i nasz pomysł, tym razem wyszło tak źle, że nie załapało się nawet do najlepszej 40. Cały problem leżał w braku pomysłu. Mieliśmy postać, nie mieliśmy miejsca i wizji. Choć Rafał jakoś tam miał i nawet mi ją przekazał. Z tamtej strony drogi na lewo tutaj, żeby zrobić pod słońce. I tak, żeby jej słońce wyszło zza głowy. Ale ja nie do końca wiedziałam, o co mu chodzi. Przyłożyłam aparat i stwierdziłam pomysł tragiczny. Wdrożyliśmy regułę, że jak coś ktoś chce sobie zrobić, to bierze aparat i robi to sobie sam. Oddałam mu więc aparat. Zamiana. Tak, zamiana. No. Czekaj, ja to zrobię. A ja dokładnie zrealizowałem własną wizję ze słońcem w tle. Wcale jej nie zrealizowałem. Czasem tak właśnie jest, że stres powoduje, że nie działają jakieś połączenia w mózgu i człowiek robi rzeczy zupełnie nieracjonalne. Ma to pewnie jakieś wytłumaczenie psychologiczne, ale z naszej perspektywy to przykład całkowitego zaćmienia intelektu. Nie, nie spojrzałem na wyświetlacz, na zdjęcie, które zrobiła Diana, na te parametry. Nawet nie pomyślałem, że Dianie nie spodobała się moja wizja, bo jej w ogóle nie zrozumiała. A tak właśnie było. Uznałem, że oceniła mój pomysł jako zły i nawet nie starałem się wpaść na lepszy. Straciłem motywację i liczyłem na to, że kadr wykona się sam. Cóż, tak wygląda klęska. Oczywiście natychmiast klęska przerodziła się w awanturę, zaczęliśmy drzeć się na siebie, ale jak to na Woodstocku, złe emocje atakują pozytywne antyciała i awantury nie trwają dłużej niż kilka chwil. Masz znowu taki problem, że jakby... No bo i tak co mnie odpisałeś? Na sekundkę, wcześniej się przywitać i powiedzieć wam, że naprawdę... Siemanko, czekajcie, bo się gimbal wyłączyłem. Nie, chcieliśmy wam tylko naprawdę podziękować za to, co robicie naprawdę. Dobra, nie zatrzymujemy. Dzięki, bardzo dzięki, się przyznaliście, Ania, ominęliście nasz szeroki łukiem. Nie. Trzymajcie się, dobrej zabawy wam życzę. Na razie, papa. Na razie. Ale to nie koniec. Po całym tym wydarzeniu zdarzyły nam się jeszcze dwie mniejsze porażki i spirala nienawiści tak się nakręciła, że zaczęliśmy wracać do domu. Do domu, w sensie 500 km na wschód. Ale że festiwal jest duży, po drodze do samochodu trochę zeszło mi ciśnienie, sięgnęłam po aparat i wykonałam to zdjęcie, co spowodowało tylko nawrót spirali i to ze zdwojoną mocą. Cała ta klęska doprowadziła nas do takiego stanu, że Rafał po spojrzeniu na wyświetlacz powiedział, że na tak żenujące kadry szkoda kliszy. Cytuję, nie róbmy sobie wstydu takim gównem. Przypominam, że to jedno z 40 zdjęć, jakie w tym roku przeszły selekcję. Poszliśmy do samochodu i przez prawie 3 godziny nie było nas na Woodstocku. Trochę sobie wygarnęliśmy, wypiliśmy szklankę wody i wróciliśmy zresetowani. Cały ten film to dla nas jak jakieś studium przypadku, kopalnia wiedzy o nas samych, ale jedna konkretna sytuacja pokazała coś niesamowitego. Coś, co zaskoczyło nas najmocniej. Że pomimo, że pracujemy ze sobą od lat, nasz protokół komunikacji jest całkowicie niedoskonały. W idealnych warunkach działa, ale gdy się ledwo słyszymy, gdy sytuacja jest dynamiczna, zaczynają umykać nam bardzo ważne szczegóły. Jedną ósmą to masz małą moc. Ale teraz jest jakiś cień. No, ale to nie chodzi o to, ale chodzi o to, co ja mam na twarzy. No kurczę, przecież co tam... To weź spójrz tam, nie? Patrz. No i dobra, i dodasz sobie mocy potem. A jaki masz czas? 125. No to 200, bo jesteś w tonu słońcu, masz ND4. I co, jaką masz? 100? Tak. No i teraz regulujesz już tylko mocą światła ręcznie. Nie zauważamy też tego, że przekazujemy sobie całą masę ścisłych informacji i fragmenty transmisji przepadają gdzieś w całym tym zamieszaniu. Tak jak tutaj. Nie udało mi się dotrzeć do Rafała z prośbą o idealne światło. Ale możemy nam zrobić zdjęcie przy pracy. Z prawej strony będzie Rafał, schowaj na razie GoPro. Musisz mi bardziej płasko zrobić świat. Jeszcze raz. Większa moc. Większa moc. Mam moc tetera. Teter jest ustawiony w aparacie na minus 1. Zrób go na prawo. Thank you.
idziemy na próbę. Dobra, daj głowę bokiem, żebym widziała, co ci robią. A fryzjera chcecie? No ja chcę. Mamy połacie na tym zdjęciu, dzięki. Dobra. Dzięki. Całkowicie się nie dogadaliśmy. Nie zrealizowaliśmy swojego pomysłu i zdjęcie nie przeszło selekcji. A szkoda, bo byliśmy tam, przejechaliśmy tu całą drogę. Mieliśmy już sprzęt, sytuację, wystarczyło się skupić i dogadać. Zmarnowaliśmy okazję na fajny kadr. Zwyczajnie szkoda. Okej, ale nie było tak, że te zdjęcia to jest ciągła walka i wszystko cały czas się sypało. Na podstawie dokładnie tych samych wskazówek popełniliśmy całą masę dobrych zdjęć. Jezus. Jezusa spotkaliśmy o poranku, gdy poszliśmy załatwić kilka spraw na drugim końcu Woodstocku. Byliśmy bez sprzętu i mieliśmy ogromny problem, że z tak wyrazistą postacią spotkaliśmy się akurat wtedy, gdy nie mieliśmy czym zrobić mu zdjęcia. Jezus z Maryją. Siemanko! Siemasz Jezus z Maryją. Save me, Jesus! Save me, man! Naprawdę jesteś Jezusem? Tak! Ja nie widziałem żadnego zdjęcia Jezusa. Chodzę sobie parę dni wcześniej, nie? Mówię, no siema stary, co tam u ciebie, nie? Jak się czujesz? Bardzo się dobrze czuję, że akurat widzę takiego kolegę, ponieważ nigdzie poza Woodstockiem takiego kolegi bym nie spotkał. Tylko tutaj akurat można spotkać takich bardzo ciekawych, interesujących ludzi. Tylko interesujących ludzi może spotkać. Dokładnie. Na co ty mamy, no? Co sobie parę dni temu, nie? Mówię, stary, no co tam u ciebie, nie? Jak się czujesz, nie? A stary tak staje przede mną, nie? No, siema, wybierasz się właśnie na Woodstock, nie? Nie wiem, czy o ty wiesz. Tryk, nie? I tak się pojawiłem. Fajnie się czuję, dobrze się bawię, mogę sprawdzić, kogo mogę, nie? Dobra, dogadujecie się z ojcem? Jak wasze relacje? To już wiele lat tak dobrze między wami. U nas się to inaczej mierzy, nie? Przede wszystkim. Tak, tak też się spodziewam, no. Macie inną skalę. Dokładnie. A chodziłeś już po wodzie tam wcześniej? Wiesz co, nie, w ogóle sytuacja jest taka, nie? Chciałem na Woodstock, mi się fajnie ludzi i pobłogosławię ich i w ogóle, nie? Mamy duży zapas, a tu wiesz, dziwo de wino, nie? Jak się kilkadziesiąt litrów tego wina zrobiło, to później ona się marnuje, nie? No i co ja mam teraz zrobić, nie? Współczuję ci, stary. No bywa, dosłownie. Z Bogiem. Ahoj. Cóż, trudno. I to jest właśnie ta odrobina szczęścia, o którym mówiła Diana na początku. Jezus objawił nam się ponownie jeszcze tego samego dnia, co biorąc pod uwagę skalę tego festiwalu, jest cudem. Jezusie! Jezusie! Spotkamy się dziś drugi raz. Pamiętasz mnie? Pamiętam. No, dalej kręcę. Słuchaj, zrobimy ci jedno zdjęcie. Co ty na to? No, spoko. To jest twoja pani, tak? Ale zrobimy to zdjęcie koncepcyjne. Zgodzisz się zrobić coś szalonego? Zrobimy z Jezusa krzyż, a ty go tak złapiesz za biodra i się uczepisz go nogami i rękami jak na róże do tańca go-go. Co jeszcze raz? Załapałaś koncepcję? Dasz radę? Jezusie, będziesz krzyżem. Zamknięty, z głową do góry, broda do góry. O tak, no ona się uczepi ciebie tutaj za biodra, rękami i nogami zawiśnie na tobie niczym... Nie będziesz wisiał na krzyżu, Jezusie. Będziesz krzyżem, a ona na tobie będzie wisieć. Okej. Dobra. Jezusie! Dobra, słuchajcie, zdjęcie jest zajebiste poza faktem, że kobieta się nie załapała z twarzy. No to nawet dobrze. Tak? Pasuje wam taki układ? Nawet lepiej. Mogę jeszcze raz. Dobra, to nie, Jezusia. To... Dobra, no. Dłuższy sobie zrób dnia na ten. Kurde. Diana, widzę cię. Kobieto, zamknij oczy. Wciśnijcie play, jest po lewej u góry. Zajebiste. A gdzie można to gdzie to będzie? Gdzie to może ludzie Woodstocku, wpiszcie sobie w Google i znajdziecie. Zajebiście. Dzięki, miło was było spotkać znowu. Na razie. To jedno z moich ulubionych, wyjątkowe i totalnie lunatyczne zdjęcie. Tacy ludzie to rzeczywiście tylko na Woodstocku. Albo człowiek z markerem. Pomysł, postać, miejsce, wszystko zagrało jak wiedeńska orkiestra. To jest dokładnie ta sama idealna ścieżka. Parę jakiś koleś tu jest, wyżerany.
patrz, jaki koleś jest wymazany flamastrem. Co ma na twarzy? Może plecy mu zrobimy, tak się tylko odwróci z, wiesz. Cześć gościu, możesz zrobić zdjęcie? Dawajcie. Wiesz, jak chcemy ci zrobić zdjęcie? Od strony pleców, obrócisz głowę w moją stronę, bo na plecach masz zajebicie. Stań tu na środku. Dobra, a ty Diana pośpiesz z tej, z drugiej. Dobra, i odwróć głowę przez lewe ramię. Hej, ale cię napomieniuje ty. Zabierzcie mi człowieka. Ludzie Woodstock. Dobra. Zapamiętaj to. Będziesz ludziom Woodstock. Będziesz człowiekiem. Mój marker. Musisz sobie zapisać zdecydowanie. Zdjęcie zrobiliśmy z biegu, wręcz przechodząc. Idealnie zadziałała komunikacja, Diana lekko rzuciła pomysł. Natychmiast padł jej do głowy. Ja go odpowiednio zrozumiałem, nieco zmodyfikowałem. Idealny plan, idealna komunikacja, idealna ścieżka podejścia, no i idealne zdjęcie zamykające ludzi Woodstocku. W pierwszym podejściu to było pierwsze zdjęcie. Tak powstała większość zdjęć, praktycznie wszystkie, które załapały się do 40. Czasem wręcz wpadaliśmy w pewnego rodzaju rytm i zdjęcia powstawały z minuty na minutę. Chyba dosłownie chwilę później lub chwilę wcześniej natknęliśmy się na tego roześmianego młodego mężczyznę. Zastosowałem kolejny zabieg, który warto zaobserwować. Poprosiłem człowieka, aby posmutniał. Ten posmutniał, ale że miał trudności, zdołał tylko na ułamek sekundy. I to jest właśnie ten ułamek sekundy. Inna, całkowicie inna i ulotna chwila. I mówię wprost, nasze portrety są ustawiane. Bardzo często pozujemy modeli, mówimy im, co mają zrobić. Dlaczego? Bo to są zwykli ludzie, oni nie wiedzą, jak pozować, jak wyglądają dobrze przed obiektywem. Zawodowa modelka, taka z agencji, ma podczas sesji dwa zadania. Być i pozować. Jeśli modelka stawi się punktualnie na sesję i zabierze ze sobą świadomość swojego ciała, praktycznie sama zrobi całe zdjęcia. Ci ludzie to są amatorzy, oni nie mają pojęcia, co ze sobą zrobić przed obiektywem, może stoją pierwszy raz, a do tego wyrywamy ich z rozgrywającej się sytuacji. Gdzieś szli, coś robili, a nasze zdjęcia przerwały im tę czynność. Kiedy fotografowaliśmy tych dwoje, szli do spożywczego. Wiem to, bo chwilę później wracali z wielką torbą żywności. Na Woodstocku po bułki chodzi się właśnie tak, w pełnym szyku. My wychodzimy z założenia, że jeśli my ich nie wypozujemy, sami tego nie zrobią. Jako fotografowie pozujemy, lub przynajmniej animujemy, wszystkie nasze portrety. Dlatego też o ludziach Woodstocku mówimy, że to jest taki trochę miks reportażu, portretu i to jeszcze na ulicy. Jak utrzymamy je? Utrzymamy je od dołu. It means the world. Musimy to jeszcze bardziej jakoś uprzyć. Chodź, ty będziesz trzymał skrzydła, a wy dziewczyny włożycie profile twarzy mi w zdjęcie po bokach, okej? Okay? Wy dziewczyny stańcie tutaj, ty tu, chodź tutaj. I musicie włożyć tak twarze, jakbyście się całowały, ale nie całujcie się, tylko... Patrzcie się na siebie! Ci ludzie tam byli, tak wyglądali, a część pozowania ktoś to musiał zrobić, inaczej te zdjęcia nie byłyby dobre. Zniszczę całe auto. Nie wiem, czy to będzie wyglądało dobrze. Nie umiem pozować. Skrajnym przypadkiem pozowania byli Indianie. Do wypozowania mieliśmy kilka osób, cały portret grupowy. Tu trudność polegała na tym, że w ostatecznym zdjęciu każdy z Indian musiał wyglądać jakoś. Już pomijając typowe problemy takich portretów grupowych. Każdy musiał mieć otwarte oczy, należało ich tak ustawić, aby nie zasłaniali się nawzajem. I łącznie to jest dużo do ogarnięcia. Przez to, że tak wiele szczegółów musieliśmy dopilnować, to zdjęcie robiliśmy tak długo, że jeden z Indian stracił do nas cierpliwość i poszedł sobie. A to dziwne, bo zwykle ludzie raczej schodzili się zaciekawieni naszą lampą, aparatem, gromadzili się wokół nas. Nie ukrywam, że zwykle nam to przeszkadzało. Nie, że pałaliśmy do nich nienawiścią, to jest bardzo miłe, że kogoś ciekawi nasza praca, ale
Nasze pomysły na kadr prawie nigdy nie przewidywały gapiów i tłumek trochę kłócił się z naszymi koncepcjami. Ale i na to wypracowaliśmy sobie sympatyczny sposób. Robiliśmy zdjęcia na dwa razy. Raz z tłumkiem, a później to, które siedziało w naszych głowach. I każdy był szczęśliwy, nawet jeśli zdjęcie z tłumkiem było do wyrzucenia, bo nie spełniało naszych założeń. Tam jest gość! Idealny! Dasz sobie zrobić zdjęcie? No. A dasz sobie zrobić w kapturze do połowy głowy, czy ci zniszczy całe auto? Nie wiem, czy to będzie wyglądało dobrze. Nie umiem pozować. Wygląda zajebiście. Jesteś idealny. Wiesz, dajesz radę. Ale masz znajomych z tyłu, nawet nie wiesz. Widzę sobie zdjęcie. Czekajcie. Czekajcie, ja sobie zrobię tak. Ciebie potrzebujemy up. Jeszcze raz to samo. Czekaj, jeszcze chwilę, ostatnie podejście. To dowód na to, że na tłumek nie wolno psioczyć, nie zawsze jest do wyrzucenia. Tym razem tłumek zrobił świetne zdjęcie, dodał przestrzeni i to, czego zwykle staramy się unikać. Tym razem zaskoczyło panią redaktor. Pan redaktor też był w szoku, tym bardziej, że to, co wydarzyło się na tamtym zdjęciu, to coś, co zupełnie nie mieściło się w mojej głowie. Tak nas to zadziwiło, że postanowiliśmy pójść tą drogą dalej i podjęliśmy kilka udanych prób kadrów, w których pozowanie zostawiliśmy modelom. Czasem zróbcie coś szalonego. Działa jak zaklęcie. Po polsku nazwalibyśmy to animowaniem wydarzeń. Ale musicie zrobić coś niesamowitego! Coś niesamowitego! Spotkaliśmy Filipa Heizera, taplał się. Katrek Filip wybiega z kałuży i za pośrednictwem TVN-u tłumaczy się ojcu. Polecam zajrzeć do archiwum Dzień Dobry TVN. Ten kadr został nagrany w dwóch podejściach. Mam na myśli produkcję TVN-ową. Wykorzystaliśmy sytuację i też podeszliśmy do tego zdjęcia dwukrotnie, ale ani razu nie animowaliśmy wydarzeń. To się tam wszystko działo. Przyłożyliśmy jedynie światło i zdjęcie zrobiło się samo. Niestety nagrane mamy tylko pierwsze podejście, ale oba wyglądały identycznie. Różnica polega na tym, że ludzi związanych z mediami nie trzeba pozować, bo oni są oswojeni z kamerą czy aparatem i doskonale wiedzą, jak dobrze wyglądać przed obiektywem. No a nie? Ja nie wiem, czy nasz polski Harrison Ford nie jest w ogóle lepszy od oryginału. To jest amerykański Vintage Trouble, z którym ustawiliśmy się dokładnie w tym samym miejscu, co rok wcześniej fotografując Titusa. I poszło bardzo podobnie jak rok wcześniej. Lekko i idealnie. Czy możemy z Wam zrobić zdjęcie? Tak, no to czekamy przed wejściem. Miejsce ustalił już kadr sprzed roku. Mieliśmy chwilę na ustawienie światła i kiedy zespół przyszedł, byliśmy w pełni przygotowani i spokojni na efekty. Like 45 degrees to this side. You like both this. And you this side, okay? So like, oh, okay, that's great. Okay, thank you. Have a great concert, Rory. Thank you. Tak od zaplecza powinny wyglądać wszystkie kadry z gwiazdami. Spokojnie po ścieżce i do celu. Ale równocześnie zauważyliśmy, że na polu i pod sceną wcale nie warto tak się naprężać, bo to buduje dystans. Duży aparat i softbox to coś, czego nie da się ukryć i nie zawsze działało to na naszą korzyść. Sprzęt często peszył ludzi. Dlatego, aby to zrównoważyć i spuścić odrobinę ciśnienia, staraliśmy się wyglądać i zachowywać możliwie jak najbardziej normalnie. Na polach namiotowych chowaliśmy identyfikatory, nawet wcześniej jeszcze w domu wydobyliśmy z szaf stosowną odzież. Ale to, co działało najlepiej, to rozmowa. Nice to meet you. Hey.
Mogę wam zrobić zdjęcie? Znaczy tobie zwłaszcza. In English. In English? Yeah. Are you sure in English? Yeah, I'm sure. Ale mówię po angielsku. Okay. Or maybe in German. Maybe no. In German. No, no, and the German is not, okay, not my language. You wanna take a picture of me? Yeah, you understand Polish? No. I'm just asking in Polish. Then. I understand your camera and this flower thingy. It's so beautiful, it's awesome. It's for the flashlight, isn't it? Yes. Uśmiechnij się, Rafał. It's not fair. It's not fair. Have a look at me. No, no smiling. And one more. Thank you. You look fantastic. Thank you very much. Bye. To młodzi, pełni niespodzianek ludzie i każdy taki small talk był dla nas nie tylko interesujący, ale dramatycznie rozluźniał sytuację i ułatwiał nam pracę. Dzięki. Ja w ogóle z Hiszpanii czwarty raz przyjeżdżam na Mucok. Zajebiście. Znaczy jestem Polakiem. No dobrze, ale dobrze. Ale w Hiszpanii pracuję. 2-3 lata gdzieś, wiesz? O, to jesteś starym panem. Ja fotografuję koncerty typowo, więc Black Sabbath fotografowałem. Zostawić i kej! Wystarczy, czy wyglądamy jak rodzeństwo? Jesteś rodzeństwo? Nie. Bo my jesteśmy, dlatego... Godfather, okej? Look, he was brave enough to do it. Okay? Thank you. We did it. Come on. Thank you. Z ludźmi trzeba rozmawiać, bo ludzie są niesamowici, zwłaszcza ci na Woodstocku. Tak sobie gadamy o tym, co jest ważne, ale okej, ja nie mam zamiaru ignorować pytań. Sprzęt. Sprzęt to wciąż połowa zdjęcia i prawda jest taka, że sprzętowo byliśmy doskonale przygotowani. To było bardzo dobrze przemyślane. Całych ludzi Woodstocku, no może 99%, mogliśmy obskoczyć dowolnym pełnoklatkowym aparatem z obiektywem 35-1.4. My użyliśmy Nikona D750, głównie z Sigmą 35. Pojedyncze zdjęcia powstawały też przy użyciu Nikora 58 i Sigmy 24, ale nie wiem, czy ktokolwiek dostrzegłby różnicę, gdybyśmy tych obiektywów nie mieli. Światło to Quadralight. Lampy to Reporter 360 w zeszłym roku i 360 TTL w tym roku. Przygotowani byliśmy na użycie Quadralight Atlas 600 TTL, ale obrywanie chmury dnia pierwszego całkowicie wybiło nam ten pomysł z głowy. Reporter 360 TTL w ubiegłym roku nie istniał, tak samo jak wyzwalacze Navigator X, ale w tym roku ten zestaw bardzo ułatwił nam pracę. Automat często ustawiał moc błysku za nas i zwykle robił to doskonale. Tutaj widać przedbłysk pomiarowy. Ale w związku z tym, że jesteśmy zapalonymi manualistami, bardzo ciężko było nam się przestawić na TTL, dlatego część zdjęć wykonaliśmy w starym, dobrym manualu, z HSS-em. Robaczki! Przepraszam, muszę wam zrobić zdjęcie, tak ładnie wyglądacie razem. Dobra, to czekajcie, już się zbieramy. Tak? A możecie patrzeć tutaj na parasolkę oboje? To miłosne. Nie są proste, no to... Miłosne, nie proste. Nie, miłosne nie. Dobra, a oprzyjcie się. I to kolejny przebój, bo kiedy używaliśmy HSS-u, nie używaliśmy filtrów szarych, których dotychczas używaliśmy z ogromną namiętnością. I efekt HSS-u jest taki, że tegoroczne zdjęcia są ostrzejsze. Autofokus bez filtrów jest lepszy, trafia znacznie celniej, a jakość obrazu... No cóż, nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, ale zdjęcia z tego roku, te z HSS-em bez filtrów, faktycznie w powiększeniu są ostrzejsze. Często jednak fotografowaliśmy z filtrami, bo niestety D750 ma migawkę do 1/4000, a przy f1.4 w pełnym słońcu to jest za mało. Na filmie też widać, jak błyskamy speedlightem, to Nikon SB900 i zabieraliśmy go tam, gdzie lało albo było mało miejsca. To mniejsza lampa i tańsza, więc w razie powodzi mniej jej szkoda. SB900 to jest właśnie przypadek niedziałającego błysku na portrecie Licy. Tam się właśnie zalała. Wszystkie zdjęcia od razu wykonywaliśmy w RAW-ach, ale od razu z przygotowanymi rok wcześniej presetami, które wyświetlały nam gotowe, czarno-białe i kontrastowe zdjęcia na wyświetlaczu aparatu. Później oczywiście to wszystko resetowało się w Lightroomie, ale wystarczyło przenieść ustawienia z Nikon Picture Control do Lightrooma, a później podczas importu na wszystkie zdjęcia nałożyć preset. I już. Czemu tak?
Po pierwsze, już na Woodstocku wiedzieliśmy, jak będą wyglądali ludzie Woodstocku. Po drugie, kiedy ludziom Woodstocku pokazywaliśmy ludzi Woodstocku na czarno-biały kadr, na wyświetlaczu aparatu, robili wow, po prostu nie spodziewali się tego. A po trzecie, ludzi Woodstocku mieliśmy gotowych już ostatniego dnia, natychmiast po opuszczeniu terenu festiwalu. Nie wiem, czy wszyscy to zauważyli, ale Tarię fotografowaliśmy 16 lipca o 23:40, w środku nocy z 16 na 17 lipca. Wtedy jeszcze tam byliśmy i szwendaliśmy się po festiwalu, a wpis ludzi Woodstocku opublikowaliśmy 17 lipca o 19:10, natychmiast po powrocie do domu na drugim końcu Polski. Pół dnia jechaliśmy samochodem. Cały proces obróbki, edycji, cała publikacja gotowa była w zasadzie już na kartach aparatu tam na miejscu. Też magia? Nie. Menu aparatu. W tym roku ze sprzętem było nam łatwiej, bo wiedzieliśmy, co nas czeka. Mieliśmy doświadczenia z ubiegłego roku, ale i tak mieliśmy go za dużo. Znowu. A dużo to niedobrze, bo łatwo coś gdzieś zostawić. Na przykład wszystko. A gdzie mam plecak? Nie to, nie tędy. Nie ta brama. Nie ta brama. Ten cały nasz sprzęt to czasem jak kara i szczerze przyznam, że większość noszenia spadło na Rafała. No, ponieść ci coś? Brawo. Wcale mi go nie żal, ale to wszystko, co mieliśmy przy sobie, na sobie wręcz, mieliśmy przez kilka bitych godzin. Codziennie łaziliśmy do drugiej w nocy. Tymczasem drugiego dnia, jeszcze przed północą, nasze kręgosłupy całkowicie odmówiły współpracy i odstawiliśmy na bok wszystko, co mieliśmy. Na dobitkę poszliśmy posłuchać Grubsona i na backstage'u spotkaliśmy zaskoczenie Grubsona. Dla śmiechu wyciągnęłam telefon i zrobiłam mu zdjęcie. Nie aparatem, a iPhone'em. Rafał podłapał temat, rzucił się na technika, wyrwał mu latarkę i odbijając światło do otwartej dłoni, oświetlił kadr dość miękkim, ale przez to też bardzo słabym światłem. Tak, to zdjęcie nie jest tak ostre, jest totalnie zaszumione i całkowicie bezużyteczne. Ale tam było strasznie ciemno, a to nie jest lampa błyskowa w softboxie, a ledwo tląca się latarka, więc telefon nie miał szans z pełnoklatkową lustrzanką. I to żadne zaskoczenie, wiadomo, tak ma wyglądać zdjęcie z komórki. Ale to nie zmienia faktu, że gdybyśmy wszystkie zdjęcia wykonali w ten sposób, wykonalibyśmy takie same zdjęcia. Tyle, że zaszumione i bezużyteczne. Sprzęt jest bardzo ważny, ale ma znaczenie drugorzędne. To teraz ja coś powiem. Otóż Woodstock nas odmienił. I nie mam tu na myśli spotkania z Jezusem. Ale po festiwalu ciężko było nam wrócić do rzeczywistości. Przez 3 dni przybijaliśmy z ludźmi piątki, uśmiechaliśmy się do nieznajomych, przytulaliśmy się do nich. Na ulicy za coś takiego można po prostu dostać po twarzy, ale nie ukrywam, że te 3 dni to był dla nas fantastyczny czas. To było jak podróż do innych cywilizacji, ale równocześnie inspirowaliśmy się na całkowicie innych płaszczyznach niż w Woodstocku można się spodziewać. Całkowicie innych. Na terenie festiwalu przygotowanych jest odrobina rozrywek, między innymi natknęliśmy się na mały pump track, na którym każdy mógł spróbować swoich sił. No kurczę, na tym to chyba nie pojechał. Jak na moje umiejętności utrzymywania równowagi na 2 kołach, to było znacznie za dużo. Nawet nie odważyłbym się spróbować, zwyczajnie na drugim garbie wyleciał mu po prostu w kosmos. Wtedy. Bo dziś, kilka tygodni później... Tak więc ja z Woodstocku wróciłem nakręcony na rower, a dziś jeżdżę i mam z tego ogromną frajdę. I to jest kolejny powód, dla którego z mojej perspektywy warto było tam być i fotografować, zamiast siedzieć i oglądać teleekspres. Kurczę, warto było ruszyć 4 litery i gadam o tym, ale my wciąż słyszymy od was, a ja tam tak nie umiem jakby... No a spróbowałeś? No pyta się, próbowałeś? Bo my jeszcze spróbujemy. Ludzie Woodstocku to projekt zamknięty, nie będzie trzeciego podejścia do tych zdjęć. W zasadzie nie miało być drugiego, ale chcieliśmy zrobić ten film. I nie było też drugiej części, jak wielu z was sugerowało. Ludzi Woodstocku należy traktować jako całość i w tym roku robiliśmy kontynuację tego samego, co wykonaliśmy w ubiegłym roku. To nie miały być lepsze zdjęcia, a miało być ich więcej. I to koniec. Jeszcze więcej już nie będzie, ale spokojnie, mamy inny pomysł i wrócimy na przyszłoroczny Woodstock. Jeszcze raz spróbujemy was zaskoczyć. Zrobimy to tak samo. Opracujemy pomysł, zaplanujemy i wykonamy. I co ważne, będziemy trzymali się koncepcji. Woodstock kusi, aby na przykład za przyzwoleniem skoczyć z teleobiektywem do fosy i zacząć fotografować występy gwiazd. A tego nie wolno zrobić. Szkoda czasu na robienie czegoś, co nie jest dążeniem do założonego celu.
Jeśli pojechaliśmy tam po czarno-białe portrety, to czyhamy wyłącznie na czarno-białe portrety i na tym się koncentrujemy. I dlatego ludzi Woodstocku postrzegamy jako nasz największy sukces. To nie są zdjęcia z przypadku. Wszystko wcześniej zaplanowaliśmy i wykonaliśmy zgodnie z planem. To była świadoma droga, no i udało się. To najbardziej popularne zdjęcie, jakie kiedykolwiek wykonaliśmy. Byliśmy na Joe Monsterze, Quake'u, w CGM-ie, w Digital Camera, na fotoblogi i na ogromnych fanpage'ach na Facebooku. A już całkowitym zwieńczeniem był konkurs fotografii prasowej BZWBK Press Photo, w którym zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii Ludzie. Ludzie Woodstocku. Miejsce trzecie, Rafał Prasa. Dobry wieczór. Ja w pierwszej kolejności chciałbym złożyć dwa podziękowania. Jedno do szanownego jury, które doceniło tą serię zdjęć. Natomiast cały czas będę mówił, że my wykonaliśmy te zdjęcia, dlatego że ja zawsze pracuję z siostrą. I jej chciałbym też podziękować za to, że pomagała mi przy tych zdjęciach. Ona też jest fotografem i raz to ja jestem jej asystentem, raz ona jest moją asystentką. I te zdjęcia w zasadzie nie powstałyby bez jej pomocy, więc Diana, bardzo Ci dziękuję. I to wyróżnienie ogromnej wartości. Co innego znaleźć na ulicy aparat z dobrym zdjęciem w środku i zgłosić je do konkursu, albo wciskać na oślep spust i przypadkiem wykonać jeden dobry kadr na 100 tysięcy złych. A zupełnie co innego zaplanować serię zdjęć, wyobrazić je sobie jeszcze przed wciśnięciem spustu i za to stanąć na pudle pośród fotografów prasowych związanych z największymi w Polsce redakcjami. Jestem pan Marcin, to fotoreporter National Geographic Polska. Ludzi z ogromnym doświadczeniem i tysiącami fenomenalnych zdjęć w swoim dorobku. Minęło sporo czasu, ale my wciąż nie do końca wierzymy, że udało nam się osiągnąć aż tak wiele. Zdjęcia na Woodstocku 2015 wykonywaliśmy między ślubem a ślubem. Urwaliśmy się ostatniego dnia, bo pędziliśmy na ślub. A na koniec, na dobitkę całej tej sytuacji, w związku z tym wyróżnieniem prasowym, trafiliśmy na Wikipedię. My, DR-y, od ślubów i kolorów. Mam nadzieję, że cała ta wiedza będzie równie wartościowa dla Was. Zrobicie z niej właściwy użytek i ruszycie zady. Zamiast siedzieć i cały dzień oglądać filmy na YouTubie.